Jedziemy w trasę koncertową, w której odwiedzimy aż 7 miast. Będziemy w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Szczecinie. W opisie filmu znajdziesz link do zakupu biletów. Widzimy się! Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, Arkadiusz Pan Pawłowski. Zapraszam was na to, na co wszyscy czekali, przed tym, na co jeszcze czekają. Czyli oczywiście na trening medialny, potem ważenie, no i oczywiście jutro gala High League 28 sierpnia. Ten czas już jest praktycznie blisko nas. Ten czas to już jak święta. Wszyscy na to czekaliśmy i to jest ten moment, żebyście kupowali pay-per-view, żebyście ogarniali, żebyście byli tutaj z nami osobiście albo drogą przeróżnych odbiorników. Dzisiaj zobaczymy, co tutaj zaprezentują w ramach media treningu. Zobaczymy oczywiście też, ile wnieśli na wagę. No i przede wszystkim zobaczymy, jakie ostatnie słowa powiedzą sobie dziś, zanim jutro przemówią pięści. Oczywiście nie moglibyśmy tutaj być, gdyby nie wy, ale także nasi sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy, a są to oficjalny bookmacher gali Fortuna, Genesis, SSG, Filip Lebelt, Hotpay, Kidrop, Gdzie jest Neon, Gastropaczka, Mister Polska Nutrition oraz nasi patroni medialni, czyli Super Express oraz Radio SK. Myślę, że nie ma co przedłużać. Przejdźmy do mięsa. Pierwszy zaprezentuje się wam Kuba Nowaczkiewicz. Wielkie brawa przed odbiornikami. Lecimy! Na początek kilka ciosów. Low kick. Widzimy bardzo dużą szybkość. Bardzo zwinnie porusza się na nogach. To będzie mu bardzo potrzebne jutro. Jego przeciwnik jest o wiele wyższy, więc będzie musiał go kąsać tymi szybkimi razami. Szybkie kombinacje. Kuba oczywiście ma już doświadczenie. No i tak jest. Myślałem, że zakończy się tu obaleniem, ale jest zmyła. Zejście i tak jest. Zobaczymy, czy taką właśnie technikę kończącą zaprezentuje jutro Kuba Nowaczkiewicz. Czy będzie miał okazję? Front kick. Mm.
Wydaje się, że Kuba nie chce też pokazać zbyt dużo, co jest mądrą taktyką. Dziękujemy, wielkie brawa, Kuba Nowaczkiewicz! A już teraz szykuje się do wejścia na scenę nikt inny jak Joseph Bratan! Zobaczymy, co zaprezentuje. Rozgrzeweczka. Należy dodać oczywiście, że Bratan jest tutaj zdecydowanym faworytem. Zobaczymy, czy potwierdzi przeczucia ekspertów i fanów jutro w Oktagonie. Widzimy bardzo mocne kolana, kopnięcia. To wydaje się być naprawdę bardzo potężna broń w jego arsenale. O, i nokautujące uderzenie. I tak jest. Odklepał, odklepał. Zobaczymy, czy taki sam los czeka jutro cesarza Narcyza. Bardzo duża agresja, widzimy. To może być oczywiście jego siła, ale może być też coś, co go w oktagonie zgubi. I zapomniał. No i teraz to jest to słynne robienie dziecka w parterze. Macie jeszcze chwilkę, oczywiście. Bardzo ładne kopnięcia. Piękna obrotuwa. Tutaj widzimy, musi się przejmować pozycjonowaniem. W oktagonie myślę, że tego problemu miał nie będzie. Ajajaj, pięknie. Wielkie brawa, Joseph Bratan! Szykuje się już powoli kolejny zawodnik, a my przypominamy oczywiście, że już jutro gala High League, debiutancka, premierowa, to jest to, na co wszyscy czekaliście. Jeżeli jeszcze nie ogarnęliście sobie dostępu pay-per-view, możecie skorzystać z dowolnego reflinka. Zawodnicy mają swoje, influencerzy mają swoje. Możecie też kupować po prostu na stronie High Life, to jest High Life przez V.TV. Jeżeli jeszcze nie macie planów na jutro, to już macie plany. A tymczasem przywitajcie niewielkiego rozmiarem, ale wielkiego serduchem przed wami Maciej Big Jack Jarema! Zobaczymy, co zaprezentuje. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them and talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on the bardzo toes. Sprawnie sobie tutaj radzi najpierw. Nie dopuścił do obalenia, a później... O, właśnie. A teraz sam obalił. I piękna balacha. To jest walka, na którą bardzo dużo osób czeka. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, napiszcie w tym momencie hashtag Team Big Jack albo Team Carlito.
podmianka. No, spodziewaliśmy się, że oczywiście to Carlito będzie tym, który będzie boksował, ale widzimy, że i Big Jack ma parę bardzo mocnych ciosów w zanadrzu. No te ostatnie ciosy już odrobinkę lżejsze niż te pierwsze. Kondycyjnie będzie trzeba się mocno przygotować, ale nie możemy się doczekać tej walki. Carlito, dzięki serdeczne. Przepraszam, Big Jack, sorry. Teraz będzie, nie, przepraszam, teraz będzie Carlito, bo to dlatego. Jezus Maria, nie wierzę, że to zrobiłem. Jestem częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Przepraszam, to był oczywiście Big Jack. Wielkie brawa dla Big Jacka! A już w tym momencie przywitajcie jego oponenta. W jego narożniku między innymi Amadeusz Ferrari. Zobaczymy, czy będą leciały bomby. Przed wami Carlito! Mnogość technik bokserskich. Zobaczymy, czy właśnie tego możemy się spodziewać. Przypominamy oczywiście, że to jest jedna z 8 walk, którą możecie obstawiać tylko i wyłącznie u oficjalnego bookmachera, czyli u Fortuny. Wchodźcie na stronę Fortuna, korzystajcie z aplikacji mobilnej, no i oczywiście bawcie się dobrze. Tutaj to właśnie Carlito jest faworytem, ale wszystko jak zwykle zweryfikuje Oktagon. Tutaj się hamuje, żeby za bardzo nie poturbować kolegi. Ale jutro na pewno ręki nie zatrzyma. Mocne ciosy, doskonale wiemy, że techniki bokserskie to zdecydowanie jego domena. Te ciosy raziły już między innymi potężnego Norasa. Zobaczymy, czy w walce z Big Jackiem dadzą mu zwycięstwo. Te ciosy, nie wiem jak one tam u was wyglądają, na jakich odbiornikach to oglądacie, ale z bliska wyglądają na bardzo mocne. Wielkie brawa, Carlito! Tutaj, w tę stronę, panowie, w tę stronę zapraszam. Piąteczka. No. A już teraz przygotowuje się ta, dla której tego typu rzeczy to naprawdę chleb powszedni. Przed wami mistrzyni świata w boksie. Ewa Cleo Brodnicka! Widzimy walka z cieniem. No i w tej sytuacji oczywiście cień nie ma szans. No i teraz myślę, że bardzo wiele osób czeka na to, ale tak naprawdę czekają też na to, jak to się przeniesie jutro do oktagonu na walkę z Lil Masti. Rundki były bardzo gorące, a jutrzejsze 3 rundy będą jeszcze gorętsze. Ciosy mocne, kąśliwe, a ja i tak mam poczucie, że jeszcze nie pokazuję wszystkiego. To jeszcze nie jest ta siła. O, no i są te elementy show, o których było mówione. Czy to wszystko tak jest? Tutaj, w tę stronę zapraszamy Ewa Cleo Brodnicka. Piąteczka.
No, myślę, że nie do końca tego się spodziewaliśmy, ale może to dobrze, ponieważ już jutro zobaczycie, jak oktagon zapłonie, a myślę, że i Ewa, i Lil Masti dadzą z siebie naprawdę wszystko. No to teraz przyszedł czas na kolejną z bohaterek tej gali. Jedną z najważniejszych postaci, jedną z najpopularniejszych influencerek. Przed wami Natalia Natsu Karczmarczyk! I widzimy tę energię, tak jest, piąteczka. I te pierwsze ciosy, może niewybitnie mocne, może niewybitnie techniczne, ale kąśliwe. To jest walka, na którą czeka naprawdę cała Polska. Nikt tak naprawdę nie wie, czego się spodziewać i po Natsu, i po Lexi Chaplin. Więc myślę, że po tej walce będziemy mieć odpowiedzi na wszystkie trapiące nas pytania. Cios, cios i low kick. I jestem absolutnie przekonany, że tak jak wy oglądacie to z dziką przyjemnością, tak i Lexi się przygląda, czego może się spodziewać jutro po swojej rywalce. Dziękujemy serdecznie. Tutaj, w tę stronę zapraszamy. W tę stronę, ta jest. Piąteczka. No i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to, co zobaczyliśmy tutaj, przełoży się jutro na oktagon. No i oczywiście zachęcam was do tego, jeżeli jeszcze tego, kochani, nie zrobiliście, żebyście kupowali pay-per-view. To jest ten czas, to jest ta chwila. Już jutro oktagon w Ergo Arenie zapłonie. Wydarzenie, na które czekacie bardzo długo, na które ja czekam bardzo długo, na które wszyscy czekają bardzo długo. Dla wielu influencerów, youtuberów, sportowców, wszystkich osób, które są w ten projekt zaangażowane. Takie też rozliczenie całej tej pracy, którą wkładali przez ostatnie tygodnie, miesiące, więc naprawdę nie może was zabraknąć. Ogarniajcie www.highlife.tv. A tymczasem człowiek, na którego powrót do oktagonu czeka naprawdę bardzo, bardzo wiele osób. Przed wami jedyny, niepowtarzalny Piotr Bonus BGC Witczak! Tak jest. Ostatnim razem, kiedy wchodził do Ergo Areny, to wszyscy krzyczeli bonus. Zobaczymy, jak będzie jutro. Pierwszy cios bardzo mocny. Tutaj trener Marcin Konik przygotowywał go od dłuższego czasu na prawdziwą wojnę. Japczan nie będzie miał łatwego zadania. Widzimy tutaj oczywiście gigantyczna przemiana Bonusa, ale to nie wszystko. Tutaj nikt nie będzie patrzył na stracone kilogramy, tutaj tylko i wyłącznie liczą się mocne ciosy, dobra kondycja. No i kto wie, być może magiczne low kicki, może już nie luje ogłuszacze. Mocne kolana. Oj tak, wszyscy na to czekają. Wielkie brawa! Bonus BGC, chodź tutaj, w tę stronę. Zapraszam. No i zobaczymy, co pokaże jutro w oktagonie. Chodźcie. Wszyscy tu, w tę stronę. Tędy się schodzi, tak. Zapraszamy. No i na koniec też zawodniczka, która ostatnio jest na ustach całej Polski. Panie i panowie, przed wami Aniela Lil Masti Bogusz! Zobaczymy, co pokaże. Od samego początku niczym dzikie zwierzę tutaj, kolorami chyba chce zaznaczyć swoją pozycję. Aż odejdę, bo jeszcze jakimś łokciem dostanę czy coś. Zobaczymy. Aniela jest bardzo pewna siebie. Przed nią stoi największe wyzwanie w jej karierze. Zobaczymy, jak poradzi sobie z mistrzynią świata w boksie. Wiele osób uważa tę walkę za najciekawszą na tej gali. Na pewno sportowo może się o to miano ubiegać. A te ciosy bardzo mocne, kąśliwe, agresywne. Oczywiście znamy Anielę z jej dokonań i umiejętności parterowych, ale tutaj prezentuje stójkę. Dobrze, jest moc, jest agresja. Gotowa na wszystko. Okej,
A więc panie i panowie, jeżeli chodzi o kwestie media treningu, to jesteśmy w tym momencie już po tym, ale za chwilę to, na co też bardzo czekacie, czyli ważenie, no i oczywiście ostatnie konfrontacje przed walką, ostatnie face-to-face'y. Zapraszamy was bardzo serdecznie, już za chwileczkę po krótkiej przerwie widzimy się z powrotem. Ja nazywam się Arkadiusz Panpawłowski, a już jutro gala High League. Wykorzystajcie tę przerwę, żeby ogarniać pay-per-view. Po co to robisz? Dla sławy? Pieniędzy? Oklasków? Chcesz udowodnić hejterom, że są w błędzie? Zaspokoić swoją próżność? Spełnić swoje ambicje? Zastanów się, jaki jest twój cel. Co sprawia, że rano wstajesz? Że idziesz naprzód? Ambicja. Muszę osiągnąć swój cel. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku. Trening po treningu, cios po ciosie, powtórzenie po powtórzeniu, akcja po akcji, dzień po dniu. Musi mi się udać. Nie będzie łatwo, ale nie chcę, żeby było łatwo. Chcę wygrać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mi się udało. Tylko to się liczy. Przelałem litry potu, krwi i łez. Jestem coraz bliżej. Osiągnę swój cel. Spełnię swoje ambicje. Udowodnię wam i sobie, że mogę. Mogę wszystko. Jedziemy w trasę koncertową, w której odwiedzimy aż 7 miast. Będziemy w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Szczecinie. W opisie filmu znajdziesz link do zakupu biletów. Widzimy się! We'll be right back.
Jesteśmy z powrotem. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jeżeli przed chwilą nie było was na media treningu, sporo straciliście, ale czeka nas jeszcze ważenie. Zastanawiacie się na pewno, dlaczego nie wszyscy zawodnicy pokazali się dzisiaj na media treningu? To dlatego, że niektórzy z nich po prostu chcą was zaskoczyć, pokazać się jutro w oktagonie. Więc jeżeli jeszcze nie jesteście zaspokojeni, a powiedzmy sobie szczerze, czemu mielibyście być, skoro dopiero jutro gra High League, no to ogarniajcie pay per view. Możecie to zrobić oczywiście drogą highlife.tv, czyli taką stroną ogólną. Możecie korzystać z reflinków waszych ulubionych zawodników, influencerów i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście z nami byli, czy to osobiście w Ergo Arenie, czy to drogą przeróżnych odbiorników. A fakt, że takie wydarzenia w ogóle mogą się odbywać i że możemy robić rzeczy na tak wielkim poziomie, to oczywiście zasługa naszych sponsorów, takich jak oficjalny bookmacher Fortuna, Genesis, SSG, Philip Lebelt, HotPay, Kidrop, Gdzie jest Neon, Gastropaczka, Mr. Polska Nutrition oraz patroni medialni, czyli Super Express oraz Radio SK. No i oczywiście mamy tutaj naszych przepotężnych ochroniarzy, mamy nasze urocze Ring Girls, to brakuje jeszcze jednego elementu tej układanki. A tak właściwie to nawet dwóch. Zapraszam oczywiście w tym momencie sędziego, którym będzie Michał Wlazło. On będzie tutaj panował nad tym, żeby wszystko było w porządku. No i jest jeszcze jedna osoba, a jest nią nikt inny jak sprawca całego zamieszania. Przywitajcie go bardzo gorąco, wielkimi oklaskami nawet przed monitorami. Przed wami Malik Montana! Potężny Maliku, czy chciałbyś coś powiedzieć w tym momencie, zanim rozpoczniemy ważenie, które zapowiada się na, no, całkiem interesujące i być może dymogenne? Na wstępie witam was wszystkich serdecznie, wszystkich zebranych tutaj i wszystkich przed ekranami. Jutro jest ten wielki dzień, a właściwie moment, w którym pokażemy, co zrobiliśmy długą pracą. Czekajcie na ważenia dalej i co? Jutro ci, co jeszcze tego nie zrobili, nabywajcie wszyscy pay-per-view. A właściwie nawet nie muszę czekać do jutra, mogą to robić na przykład w tym momencie. Tak czy siak, kochani, najważniejsze jest to, żebyście z nami byli. Polecamy wam rzeczywiście nie czekać do ostatnich momentów, bo dobrze wiecie, jak to jest, na koniec będzie nawałnica, a na pewno zależy wam na tym, żeby być z nami od samego początku, obejrzeć każdą jedną walkę tej ekscytującej gali. Co do samej gali, to wszystkie walki odbędą się w formacie trzech trzyminutowych rund. Pomiędzy rundami będzie przerwa 1,5 minuty. No i myślę, że przyszedł czas przywitać pierwszych zawodników. Zobaczymy, co pokażą dzisiaj. No i oczywiście czekamy na to, co pokażą jutro. Przed wami Przemysław Kolarczyk! Szacunek dla wszystkich na scenie, bardzo ładnie z jego strony. Na plecach ma wytatuowanego diabełka. Zobaczymy, czy pokaże rogi w oktagonie. Kolar 66600, co oznacza, że rzeczywiście ten diabełek nie tylko w cyferkach. Zostań, bo czekamy na twojego przeciwnika, którym będzie Kuba Nowaczkiewicz! Usłyszeliśmy pojedyncze woo, czyli są fani. Waga na porannym ważeniu pokazała 67500. Tyle właśnie wniósł na wagę Kuba Nowaczkiewicz. No to teraz zapraszamy do face to face'a. O, panowie naprawdę się nie lubią. I dzisiaj już na skupieniu. Dzisiaj już nikt się nie uśmiecha. Dzisiaj już nikt nie pajacuje. Nos w nos. Oko w oko. Ochrona jest oczywiście gotowa do tego, żeby zadziałać, jak będzie musiała. Bo tutaj już... Dobrze. No i jednak jest uśmieszek. Bo jeden wie, co chce zrobić drugiemu, a drugi wie, co chce zrobić pierwszemu.
Dziękujemy, panowie. Ale jeszcze się nie rozchodźcie. Chciałem skorzystać z tej sytuacji, że tutaj jesteście i zadać każdemu z was po jednym pytaniu. Pierwsze pytanie, Kubo, co widziałeś w oczach Kolara? On już wie, że to jest jutro. On już to wie, do niego to dotarło. Dzisiaj do niego to dotarło. Kolar, to w takim razie pytanie do ciebie. Byłeś dzisiaj zupełnie innym Kolarem niż tym, którego zobaczyliśmy na wszystkich materiałach, na konferencjach. Jakim Kolarem będziesz jutro w oktagonie? Jeszcze raz. Jakim Kolarem będziesz jutro w oktagonie? Zobacz sam, nie? Proste. Sam zobacz. Dobrze i klasyczny uśmieszek, więc raz jeszcze, już jutro, Nowaczkiewicz Kolar. Proszę, pozycja bokserska do publiczności. Oj tak. No i teraz kolejny pojedynek, który będzie generuje już od samego początku tak naprawdę gigantyczne emocje, a będzie to walka MMA, 3-minutowe, 3 razy po 3, 3 rundy po 3 minuty oczywiście, przerwa między rundami 1:30. Nie będę tego mówił, bo wszystkie walki działają na takich zasadach, więc po prostu to zapamiętajcie. A przed wami Jakub Carlito Olewiński! ...43 900. Tutaj oczywiście nie mówimy o wielkiej wadze, ale myślę, że te ciosy będą ważyć całkiem sporo. No to teraz przywitajcie jego przeciwnika, a będzie nim Maciej Big Jack Jarema! Bardzo umięśniony. W tak dobrej formie nie widzieliśmy go chyba nigdy. I wniósł na wagę 44 700. No i zapraszamy do tego face to face'a. Ostatnim razem to się nie skończyło dobrze. Rozmawiają, coś mówią. Wiesz o tym, że jutro jest twój koniec? Wyjebane mam. Na co masz wyjebane? Wyjebane mam. Ja cię stworzyłem, ja cię skończę. Spoko. Jesteś jego starym, czy o co chodzi? Weź Pawłowski mikrofon. Dobrze, to ja wezmę mikrofon, a oni mówią sobie to, co chcą powiedzieć tylko dla swoich uszu. Ktoś krzyknął, nie ma co gadać, jutro to załatwią. Dobrze, na to czekamy. Panowie, pozycja bokserska. Pozycja bokserska. I po szybkim pytanku, Big Jack, najpierw do ciebie. Czekaj, Carlito, chyba że... A, dobrze, tak myślałem, że się odwracasz tak w ramach braku szacunku. Powiedz mi, Big Jack, na ostatniej konferencji nie wytrzymałeś i jakby zaatakowałeś przeciwnika liściem. Czy chciałbyś się w jakikolwiek sposób z tego wytłumaczyć, przeprosić, coś takiego? Nie mam za co przepraszać. Brzydko się do mnie odezwał, to dostał, tak? Krótka piłka. Okej, w takim razie pytanie do ciebie, Carlito. Co wtedy mu powiedziałeś i czy rzeczywiście uważasz, że zasłużyłeś na telepę? No zrobił jakąś minę, jakby był wystrzelony, to mu powiedziałem, że go wyjebał z butów. Okej, dobrze. Zobaczymy, którego z nich wywali z butów jutro w oktagonie. Panie i panowie, Carlito kontra Big Jack. Wielkie brawa! Kolejny pojedynek. Jest to pojedynek, który naprawdę zapisze się bardzo ciekawą kartą w historii polskich freak fightów i myślę, że światowych także. Jest to walka po raz pierwszy 3 zawodników. Zobaczymy, który z nich będzie na wierzchu. Na początek ten, który dołączył do walki jako ostatni. Przed wami Kamil Kosakowski! Wizualnie prezentuje się bardzo dobrze. Zobaczymy, czy ten, który dołączył do walki jak ostatni, będzie najcięższy. 79 kg. Tyle popularny TikToker i lider zespołu Disco Boys wniósł na wagę.
kolejny będzie Sebastian Bunio Szabunio. No, już wiemy, że Kostakowski nie będzie najcięższy. Bunio, 80 kg. Może nie widać? A? Bunio, powiedziałbym, zawsze był taki niepozorny. Zobaczymy, czy jutro ta niepozorność da mu zwycięstwo. I trzecim wojownikiem w tej walce będzie Łukasz! Łukasz TV Wdowiak! Czyli widzimy, ułożyło się to nam bardzo ciekawie. 79 kg Kosakowskiego, 80 Bunia i 72,15 Łukasza, który był często stawiany jako faworyt w tej walce, mimo że jest najlżejszy. Zobaczymy, jak będzie. Panowie, potrójne face to face. Mieliście już sporo okazji próbować, więc wykmińcie to. We trójkę, na jak? Słowa nie mają znaczenia, przemówią pięści. Dobrze, panowie, jeszcze pozycja bokserska do publiczności, proszę bardzo. Możecie wybierać swojego faworyta, możecie obstawiać tylko i wyłącznie u oficjalnego bookmachera Fortuny. Kosakowski, Bunio, Łukasz TV. Zostańcie jeszcze na sekundkę, bo zadam wam na szybko pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Czy cieszysz się, że w tej walce jest Kosakowski zamiast Joczoka? A obojętnie, ten czy ten, tego mogę woleć i tego, to mi bez różnicy. Człowiek wyjdzie ze wsi, ale wieś z Łukasza nigdy. Dobrze. Bunio, pytanie do ciebie, czy cieszysz się, że jednak Kosakowski, a nie Joczok? To już bez różnicy, serio. I tak ta walka jest nietuzinkowa, więc wiesz. Okej, i Kosakowski, czy spodziewasz się, że sprawisz niespodziankę? Wszedłeś na tydzień, czy myślisz, że to ty jesteś tutaj faworytem? No, tak ludzie sądzą, więc to nie akurat jest mi oceniać. Nie, no myślę, że będzie okej. Jakby ja jestem przygotowany, pomimo tego, że 5 treningów, to Kosakowski w formie. Dobrze, w takim razie wielkie brawa. Kosakowski, Bunio, Łukasz TV. Już jutro, walka trzech! I lecimy z kolejnym pojedynkiem, który zapowiada się bardzo interesująco. TikTok kontra hip-hop. Zapraszam tutaj do nas Gabriela Tadeusza, cesarza Narcyza Bystrzyckiego! Siedemdziesiąt 3,40. A jego przeciwnikiem będzie wielce oczekiwany debiutant Joseph Broton! Na wagę najpierw. On już dobitki od razu. Co się będzie zastanawiał? Od razu wywala typa przez okno, wiadomo, o co chodzi. 73,55, tyle wskazała dzisiaj waga. Zobaczymy. Panowie, troszkę bliżej do tego face to face. No. Zróbmy to jak należy. Obaj bardzo skupieni. Ostatnim razem Joseph się wyrwał, zaatakował cesarza Narcyza. Dzisiaj tylko skupienie. Dzisiaj na spokojnie. Luźniutko. Dobrze, pozycja bokserska do widzów.
i na szybko po jednym pytaniu. Józef, najpierw do ciebie. Pokazałeś naprawdę bardzo dużą agresję dzisiaj tutaj podczas mediatreningu. Czy uważasz, że to właśnie takie rzucenie się na rywala jest kluczem do sukcesu? Nie, jakbyś mi powiedział od początku, że to będzie 3 minuty, to bym przyszykował duszę, a tak to od połowy to na freestyle lecieliśmy. Okej, w porządku. No i Cesarz, pytanie do ciebie. Czy po tym, co zobaczyłeś, bo myślę, że oglądałeś ten mediatrening bratana, bardziej się go boisz, czy może widzisz w tym jakieś dziury, które możesz jutro wykorzystać? Wydaje mi się, że moje podejście jest takie, jak było wcześniej. Nie ma znaczenia. Okej, na pewno ma wielkie znaczenie to, kto jutro wyjdzie z oktagonu zwycięski. Bratan kontra Narcyz, wielkie brawa, lecimy! No i wielce oczekiwany pojedynek królewskiej kategorii wagowej. Pierwszym wojownikiem będzie Jakub Jabczan Piotrowicz! Naprawdę potężna waga wniesiona przez potężnego streamera. A jego przeciwnikiem będzie Piotr Bonus BGC Witczak! To jest coś, co naprawdę zadziwia. Bonus po raz pierwszy od bardzo dawna jest o 10 kg lżejszy od swojego przeciwnika. Podejdźcie bliżej, panowie. Malik, też podejdź bliżej drobinkę. Niech to będzie face to face z prawdziwego zdarzenia. Widzimy przewagę wzrostu, ale w oczach Bonusa nie ma strachu. Chcecie coś powiedzieć, panowie? Może o jakimś kodzie promocyjnym, nie wiem. A fortuna z kodem Jabczan! Albo Hajlik, stój, ej, Jabczan, to jeszcze nie koniec, chodźcie. Jeszcze nie koniec, panowie. Szybko byście chcieli uciekać. Ja chciałem zapytać, bo też miałeś okazję tutaj zobaczyć, jak prezentował się Bonus podczas swojego treningu i moje... Spokojnie. Nie oglądałem, bo sobie siedziałem, rozmawiałem z ludźmi. Okej, okay. Czy nie uważasz, że to byłaby dobra okazja, żeby troszkę wystalkować, co potrafi przeciwnik? No ale to co, to tego już się nie da znaleźć w internecie. Nie mogę sobie w hotelu za 15 minut tego zobaczyć na spokojnie. Bomba logiczna, pokonał mnie. 1-0 dla Jabczana, dobrze? W takim razie, Bonusie, pytanie do ciebie. Bardzo ciężko i bardzo dużo pracowałeś po to, żeby znaleźć się właśnie tutaj w tym miejscu, no i oczywiście jutro po raz kolejny w oktagonie w Ergo Arenie. Moje pytanie jest takie, czy jesteś gotowy na wyzwanie, które przedstawi ci Jabczan? Jestem gotowy, wchodzę jutro do oktagonu. Wykonuję swoją pracę, to jest moja praca. No i tyle. Po walce zbijemy sobie pionę. Nie słuchacie. Ale warto, on mówi mądre rzeczy, nawet miłe. Będzie dobrze. Dobrze, na tym zakończmy w takim razie Bonus kontra Jabczan. Widzimy się jutro w oktagonie. I kolejny pojedynek, ochrzczony męskim main eventem gali Hajlik. Przed wami pierwszy z jego uczestników, Maciej Rataj! Wyrzeźbiony niczym Apollo, ale tego można było się spodziewać. 99,25. Zobaczymy, czy te mięśnie przełożą się na siłę i konkretne uderzenie jutro w oktagonie. A jego przeciwnikiem będzie Adrian Meduza Salamon!
97-65. I zapraszamy do face to face'a. Oj! No. Czy on mu chce zapiąć kimurę? Co? O! O, drodzy państwo, tam, nie wiem, czy to widzieliście, poszła bomba. Meduza raczej nie słynie z tego, że jest genialnym stójkowiczem, ale bomba poszła. Meduza, to od razu cię zapytam, troszkę cię tutaj odgradzając od przeciwnika. Skąd ta agresja? Coś się ostatnio wydarzyło, czy dlaczego postanowiłeś go zaatakować? Będzie, bomby to jutro będą leciały. Bo czujesz. Okej. Nie poczułeś? Mówisz, że nie poczułeś? Nie. Okej. Okay. Będzie tak bił, to z tego odgrażania się i chodzenia po hotelu i mówi, że kurwa każdemu mi najebie, to nic nie będzie. Cały się trzęsiesz, kurwa, lamusie. Ale to z nerwów. Cały się trzęsiesz. Trzęsę się, żeby ci nie zajebać też. Bi. Bo to jutro. No to panowie, rzeczywiście będziecie mieli okazję bić się jutro. Zadam tutaj jeszcze jedno pytanie, mam tych pytań bardzo dużo. Zadam pytanie, czy czujesz się lepiej w tej wadze niż w tej, co ostatnio walczyłeś, bo jest to 13 kilogramów różnicy. Czuję się o wiele lepiej, bo nie musiałem zbijać 20 kilogramów. Co ja ci mogę powiedzieć? Jutro o 20 zobaczysz. Kupujcie pay-per-view z mojego linku. Dobrze. I Maćku, pytanie do ciebie. Czy spodziewałeś się, bo na początku wydawało się, że to jest takie raczej dosyć zabawowe takie podejście, a on tutaj najpierw próbował ci uchwycić kimurę, później cię zdzielił. Czy spodziewałeś się takiego obrotu spraw? Spodziewałem się. Wiedziałem, że coś odpierdoli. Wiedziałem, tu chodził na przywódcę i wiedziałem, że tak będzie. No dobrze, no to drodzy państwo... Zaskoczyłem cię. Ja powiem tylko tyle. Rozwiązanie tego konfliktu... Ja go złapałem, poczułem jego pizdowatą siłę. Zobaczycie jutro. Pierwsza runda. Pozdro. Dobrze, w takim razie już jutro rozwiązanie tego konfliktu. Siła siłowni się w ogóle nie przekłada do klatki. Jutro to udowodnię. Pozdro. Koniec ze słowami, przyszedł czas, żeby przemówiły pięści już jutro. Oktagon, Ergo Arena, Meduza kontra Rata i wielkie brawa! No i przyszedł czas na walki kobiet. Co-main event oraz main event pierwszej debiutanckiej premierowej gali Hajlik. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, no spodziewałem się... Malik, szybkie pytanko do ciebie. Spodziewałem się, że te dymy będą, ale niekoniecznie, że w tej walce. Czy zaskoczył cię taki obrót spraw? Nie zaskoczyłem mnie. Czekam na więcej dymów dzisiaj. Chcę bardzo zobaczyć więcej. Okej, okay, dzisiaj Malik w bojowym nastawieniu. No i myślę, że walka do tego naprawdę bardzo odpowiednia. Przed wami Aniela Lil Masti Bagusz! Ruszyła na wagę niczym Ron Czałania. Lil Masti 62-300. 62-300. Wściekła, widzimy tutaj w oczach. Zobaczymy, ile na wagę wniesie Ewa Brodnicka, bo to właśnie jej czas. Przed wami Ewa Kleo Brodnicka! Niesamowicie oczekiwana walka. Wow! Ewa doskonale wie, jak robić show. 63 kilogramy jest w limicie. Od razu przypomina się taki film z lat 90. Robin Hood, faceci w rajtuzach i pastnoty firmy Everlast. Dobrze, Malik postanowił, że tutaj nie będzie. Seksmasterka, teraz ty jesteś seksmasterką. Słuchaj, szmato. Wyślę cię w kosmos. Odczekaj. Tak się lubiłaś bawić? Odczekaj. Fiutami taki, to masz taki sportowiec. Tak masz fiuta. Tak się lubią.
taki z ciebie sportowiec. Nikt cię już nie chce nawet w boksie. Odszczekasz wszystko, będziesz płakała, będziesz płakała. W kosmos cię wyślę, to jest strój, który cię wyślę w kosmos, rozumiesz to? Lecisz i tam będziesz potem mogła się, wiesz, bawić fiutkiem. Czarny, czarny, podobno czarny lubisz. Możecie to wszystko znaleźć na YouTubie. Hipokrytka z seksmasterki się nabijałaś, spójrz na siebie. Wyglądasz jak prostytutka, dziewczyno, mieli rację, mieli rację. Robiłaś z siebie kurwę i nadal jesteś kurwą. Kto kurwą się urodził, kanarkiem nie zginie. Dziewczyno, buczą na ciebie. Te twoje ciosy, nawet tego nie czułam. Nie czułam tego. Ciebie jutro zaboli. Krew się poleje, będziesz płakała. Żyjesz w nierealnym świecie, nie wiesz, co się dzieje w internecie. Internet cię nienawidzi. Jesteś rakiem internetu i wszyscy proszą mnie, żebym cię wykończyła. Także jutro, kochana. Słuchajcie, dziewczyny, obie bardzo ładnie dzisiaj wyglądacie, ale mam nadzieję, że jutro, tak jak mówicie, ta krew się poleje. I czekamy. Zróbcie hałas dla obu. A my nie zrobiliśmy oficjalnego face to face'a. Ja już pytań zadawał nie będę, ale chodźcie do face to face'a. Ochroniarze, bardzo was proszę tutaj o to, żebyście byli teraz... Tak? Zapraszam do face to face'a oficjalnie, drugie panie. Aniela, Ewa, face to face. Gorzka wódka, gorzka wódka. Szma, to nie chce się jakimś syfilisem zarazić. O, ty? Mam nadzieję, że HIV-a przeszłaś. Dobrze, panie i panowie, już jutro Lil Masti kontra Ewa Brodnicka! Niekoronowana mistrzyni freak fightów i mistrzyni świata w boksie. Wow, wow, wow. To wydarzy się już jutro i kochani, musicie być tego częścią. Ogarniajcie pay-per-view, wchodźcie na www.highlife.tv. Ogarniajcie reflinki swoich ulubionych zawodników, zawodniczek. Maliku, chcesz coś dodać za chwileczkę, tak? No i oczywiście przypominamy o tym, że możecie mieć tutaj dodatkową rozrywkę. Zakłady na High League wyłącznie u naszego sponsora. Galę możesz obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeśli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod HIGHLEAGUE. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na galę HIGHLEAGUE. Kochani, bądźcie z nami jak tylko możecie, bo widzicie, że tutaj naprawdę gromy z jasnego nieba lecą. A już teraz przyszedł czas na bohaterki main eventu. Przed wami Natalia Naczu-Karczmarczyk! I zbiła pionę z Malikiem, czyli wiemy, że beef już jest przeszłością. I Natsu 52-400. A jej przeciwniczką będzie Lexi Chaplin! I zobaczymy, ile ona wniesie na wagę. I sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Na porannym ważeniu 56-400, czyli jest w limicie. No i widzimy, że 4 kg więcej. Dziewczyny face to face, zapraszam. Jeśli chcecie coś powiedzieć, to jest ten czas. Nie mam nic do powiedzenia. Dzisiaj bardzo na spokojnie, ale wiemy, że jutro oktagon zapłonie. Widzimy Lexi cięższa, wyższa. To na pewno nie będzie łatwa przeprawa. Więc zapytam cię, Natsu, w tym momencie, kiedy patrzysz w oczy swojej rywalce, która rzeczywiście ma nad tobą przewagę fizyczną, czy czujesz się w jakikolwiek sposób już na tym etapie zdominowana, czy myślisz, że i tak będziesz w stanie wyjść z tego obronną ręką? Nie czuję się zdominowana. Wydaje mi się, że po prostu wykorzystam swoje atuty bycia tą... malutką. Okej. I Lexi, w takim razie pytanie do ciebie.
jak nastawienie przed jutrzejszą walką? Czy czujesz, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś zrobić na treningach, żeby być gotowa na tę walkę? Czy jeszcze byś chciała tak z tydzień, dwa, żeby do nacu się przygotować? Czuję się gotowa. Wszystko to jest duże słowo, na pewno mogłabym więcej, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Okej, w takim razie panie i panowie, zapamiętajcie ten dzień, 28 sierpnia, już jutro, Ergo Arena, pierwsza gala High League, Natsu kontra Lexi, robimy to! Dziękujemy wam bardzo serdecznie, zapraszamy. Ja jeszcze na sam koniec jedno pytanie do Malika po tym, co się dzisiaj działo. Na którą walkę czekasz jutro najbardziej? Co? Przejrzałem. Puść ten mikrofon, Pawłowski. Co ty taki spięty, kurwa? Słuchajcie, obejrzałem trochę tych face-to-face'ów przed chwilą. Podobało mi się Ewy Brodnickiej i Lil Masty. Trochę się na tym działo. Które jeszcze było fajne? Meduzy było też fajne. Trochę emocji się działo. Myślałem, że trochę więcej dymów będzie, ale jutro się okaże i cała Polska zobaczy, na co pracowali zawodnicy i między innymi my jako High League. Dlatego z tego miejsca zachęcam was nabywać pay-per-view, przybywać do Gdańska i do zobaczenia, usłyszenia jutro. Dziękuję wam bardzo. No to jak potężny Malik Montana powiedział swoje, to ja tylko jeszcze dodam, że rzeczywiście jutro Oktagon zapłonie, nie może was zabraknąć. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się jutro. Zobaczcie nas na początku w ramach studia. Później oczywiście wbijajcie na pay-per-view. To jest ten czas, to jest ta chwila. Nie czekajcie, zróbcie to dla siebie. Jesteście tego warci. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Arkadiusz Pan Pawłowski, do zobaczenia. Hej! Po co to robisz? Dla sławy? Pieniędzy? Oklasków? Chcesz udowodnić hejterom, że są w błędzie? Zaspokoić swoją próżność? Spełnić swoje ambicje? Zastanów się, jaki jest twój cel. Co sprawia, że rano wstajesz? Że idziesz naprzód? Ambicja. Muszę osiągnąć swój cel. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku. Trening po treningu. Cios po ciosie, powtórzenie po powtórzeniu, akcja po akcji, dzień po dniu. Musi mi się udać. Nie będzie łatwo, ale nie chcę, żeby było łatwo. Chcę wygrać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mi się udało. Tylko to się liczy. Przelałem litry potu, krwi i łez. Jestem coraz bliżej. Osiągnę swój cel. Spełnię swoje ambicje. Udowodnię wam i sobie, że mogę. Mogę wszystko.